Witam Was serdecznie. No i mamy to. Po 2 latach pracy z panem Zbigniewem Nowakiem mamy urządzenie, mogę się pochwalić, mojego pomysłu, mojego projektu, które nazywa się Treasure Max Pulse. Urządzenie bardzo lekkie, ergonomiczne, świetnie wyważone, z leciutkimi cewkami 40, tak jak widzicie, i 30, które jest efektem naszych 2 lat pracy, rozbudowy Ramstara do 4 trybów pracy. Mamy tutaj tryb ogólny. O, tutaj sobie zobaczycie, mamy tutaj 4 poziomy programów. Bardzo podobny do poprzednich Ramstarów. Mamy strojenie zgrubne, dokładne, 4 programy. Program ogólny, pierwszy program na zmineralizowaną glebę, program na duże kolory i bardzo duże kolory. Głośność, włącznik. Czterostopniowe wycinanie śmieci płytkich i regulacja częstotliwości cewki. Mamy też możliwość włączenia głośnika lub słuchawek. Urządzenie, to co widzicie, to będzie prawdopodobnie już końcowa wersja urządzenia. Z nowymi cewkami, nie tylko wizualnie nowymi, ale poprawionymi. Mamy tutaj do czynienia z cewką wodoodporną, bardzo lekką, z odpowiednio dobraną grubością drutu, zwojnicą, która ma za zadanie dać większy prąd w kierunku dużych, grubych diamagnetyków. Tak jak wiecie, fizyki się nie da przeskoczyć, ale my żeśmy tutaj nagięli maksymalnie jak się da. Kwestia tego, że duże na przykład przedmioty, nie wiem, kilogram srebra, ta fala, która wychodzi z wykrywacza, ona ten przedmiot tak jakby podgrzewa. Musi dotrzeć do każdego atomu tego srebra i o ile żelazo indukuje bardzo dobrze, tak w srebrze ta fala zanika. Więc z samego założenia duże srebro jest trudniej wykrywalne. Tutaj mamy odpowiednią zwojnicę, która daje nam większą moc. Cewka jest również ekranowana. Zwojnica jest ekranowana, co nam daje stabilność pracy. Wykrywacz nie wzbudza na mokrym terenie, o gałęzie i tak dalej. Jestem szczęśliwy, bo to jest mój pierwszy docelowy model Nowaka. Mam nadzieję, że te urządzenia będą produkowane za chwilę seryjnie. Z tego co widziałem, na cienkich diamagnetykach żeśmy go testowali, przy wycięciu całkowitym żelaza spadek zasięgu jest tylko 20%, czyli ze 110 cm do 90 na tace. Tam możecie sobie zobaczyć film, który wrzucałem wcześniej na kanale. Także mamy tu prawdopodobnie do czynienia z najgłębszym wykrywaczem pi na świecie, z rozróżnianiem metali, z wycięciem śmieci, z dyskryminacją. Tutaj jest taka ciekawostka. Ja zrezygnowałem z tych wychyłów i tak dalej, które Zbigniew dawał. I tych diod, jest tylko jedna dioda w tym miejscu. Ona na 85% metali się świeci. Przestaje się świecić, gdy mamy sygnał akustyczny pod cewką na miedź, srebro lub złoto. Także w momencie, kiedy mamy sygnał i nie ma tutaj sygnału świetlnego z tej diody, mamy pewność, że mamy do czynienia z którymś z tych 3 metali. Bardzo wygodna kwestia. Także wykrywacz jest leciutki, ergonomiczny,
w miarę dobrze wykonany, przemyślany. Testy będą niebawem, także tak. Pozdrawiam Was serdecznie. A jeszcze jedna rzecz. On jest bardzo stabilny w przeciwieństwie do Lorenców. Tutaj mamy dany stabilizator nowy, który likwiduje problem dryftu, czyli w momencie, kiedy tam mamy sygnał pod cewką i odsuwamy wykrywacz, on się nie rozstraja. Mamy bardzo stabilne tykanie. Ustawiamy sobie na dwa impulsy na sekundę, na impuls na sekundę i to tykanie i to tykanie jest stabilne i ten wykrywacz stabilnie bardzo pracuje. Dziękuję Wam za uwagę. Niedługo testy w terenie. Będziemy mogli sobie zobaczyć, jak on się zachowuje. I tyle. Wszystkiego najlepszego Wam życzę i miłego dnia. Do usłyszenia.